Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poczucie Siebie. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Ja mam na imię Klaudia, jestem certyfikowanym coachem i studentką psychologii. Wspieram ludzi w odkrywaniu ich wewnętrznego potencjału. Witam Cię serdecznie w mojej przestrzeni, w której pokażę Ci, że kluczem do wewnętrznej przemiany jest zrozumienie, pokochanie i zaakceptowanie siebie, takiego jakim jesteś, tu i teraz. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poczucie Siebie. Już wiem, że tych odcinków będzie więcej niż jeden. Prawdopodobnie podzielę ten odcinek na dwie części, ale też zobaczę, jak bardzo się rozgadam. Postaram się, żeby to było jak najbardziej zwarte i merytoryczne, bo tej treści jest dużo. A o czym dzisiaj i na pewno za tydzień, a może jeszcze za dwa. Będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać o jakości życia. Czym jest jakość życia? No właśnie, jest to bardzo subiektywne, ponieważ czasami możemy na kogoś spojrzeć i pomyśleć, jak on żyje, ja bym tak nie mogła. A jednak mimo wszystko ta osoba jest bardzo zadowolona ze swojego życia, bardziej niż. My, którzy być może odnosimy sukcesy. Może dla nas miarą jakości życia być udany związek, udana praca, zadowolenie z pracy, odłożenie jakichś oszczędności, czy też po prostu. Zdrowie, zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne. E, psychiczne myślę, że tutaj jest zdecydowanie najważniejsze, bo właśnie to, jak interpretujemy rzeczywistość, wpływa na naszą jakość życia. Dlatego jakość życia jest totalnie subiektywna. I nie powiem, co to znaczy jakościowe życie, bo to wiesz tak naprawdę, ty, ty wiesz, czego oczekujesz, jakie masz cele, co cię motywuje. E, jeśli chodzi o sukcesy. To również jest to subiektywne, ponieważ w dobie dzisiejszego sukcesu w tej kulturze zapieprzu, e, kiedy widzę pewne osoby, które kurczę, mm, jak to ująć? <grych> Dla mnie to, to, co widzę w internecie, często nie jest sukces, bo ja mam inne podejście do życia. W sensie cieszę się razem z tą osobą, nie, ma, nie podważam, o właśnie, bo to mi chodziło, żeby to źle nie zabrzmiało, nie podważam tego, że coś nie jest sukcesem, bo to jest subiektywne. Ale to nie znaczy, że ja chcę tak żyć. O to mi chodzi, nie? Dlatego również, jeżeli włączyłeś, włączyłaś ten odcinek i jak osiągnąć sukces, to może to dotyczyć pracy, może to dotyczyć biznesu, może to dotyczyć założenia, rodziny, ale także dla kogoś sukcesem może być to. Że zacznie odpuszczać, zacznie robić mniej, ponieważ e, na przykład gdzieś tam zauważył jakieś swoje skłonności do pracoholizmu i widzi, że na przykład cierpi na tym rodzina, czy własny psychiczny, czy fizyczny dobrostan. Także to też może być sukcesem. Dla kogoś, kto chce robić więcej, to pomyśli, co to ja bym tak chciała, żebym mogła cały czas pracować, wrzucić się w taki wir pracy. A nie, ale to nie jest właśnie obiektywne. Nie, nie można powiedzieć, co jest sukcesem, a co nie jest sukcesem. Jeżeli masz jakieś takie przekonanie o sukcesie, które czujesz, że nie jest Twoje, to może właśnie wynikać z tego, że no różne treści oglądamy w internecie i mają one na nas ogromny wpływ. A zatem zarówno jakość życia, jak i sukces są pojęciami subiektywnymi. I odnieś sobie, odnieś do siebie ten odcinek tak, jak chcesz. Pomyśl, w jakiej części swojego życia chciałabyś poprawić tę jakość, gdzie chciałabyś osiągnąć sukces. I wszystko to, co dzisiaj powiem, weź właśnie dopasuj do siebie, po prostu. Jak wiesz, jeśli mnie obserwujesz lub jeśli słuchałeś, słuchałaś Intro, które jest przed każdym odcinkiem, jestem certyfikowanym coachem. I co jako coach robię? Oprócz tego, że zadaję pytania. I oprócz tego, że mówię, jesteś zwycięzcą. śmieję się oczywiście, bo nieraz słyszę, że jak mówię, nie jestem coachem, to o, manifestacja, to tamto. Nie, nie jestem. Po prostu coachem, czy tam samozwańczym coachem, czy ktoś, kto motywuje innych i nazywa siebie coachem. Nawet kiedy prowadziłam jeszcze sesję, zanim zostałam certyfikowanym coachem, to nadal się tym coachem nie nazywałam, mimo że bazowałam na, na tym, jak pracuje coach, ale dopóki nie dostałam certyfikatu, nie nazywałam siebie coachem. A zatem, oprócz tych pytań, które głównie zadaję, skupiam się na zasobach. Klienta. I czasem zdarza się, i to nierzadko, że pytam o te zasoby i słyszę nie mam. Pytam, kto może Cię wesprzeć. Nie ma takiej osoby. Co masz w sobie, co pomoże ci podjąć decyzję, co pomoże Ci osiągnąć Twój cel, nie mam. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ta osoba nie umiała wymienić minimum czterech zasobów, które już ma, a z biegiem czasu, z biegiem rozmowy pokazywało się ich coraz więcej. To znaczy, że czasami mamy przekonanie o sobie, że właśnie jesteśmy może beznadziejni, że nie mamy żadnych zasobów, że nikt nas nie wspiera, że jesteśmy we wszystkim sami, ale to jest nieprawda. To jest nasz na przykład wewnętrzny sabotażysta, to jest właśnie jakiś syndrom oszusta, który mówi, że... Ty nie masz żadnej wiedzy na przykład, żeby rozwijać się w danym kierunku, żeby móc uczyć innych o czymś tak. Chcesz schudnąć, ale i tak ci się nie uda, chcesz żyć zdrowiej, chcesz wdrożyć jakąś aktywność fizyczną, ale przecież jesteś takim leniuszkiem i nie masz w sobie w ogóle samodyscypliny. Czasami tak jest, że nie mamy ani motywacji, ani dyscypliny. Ale to wszystko można wypracować, bo mamy inne zasoby, mamy inne cechy charakteru, czy mamy właśnie to wsparcie społeczne, możemy się z kimś umówić, żeby osiągnąć sukces w dziedzinie aktywności fizycznej, bo to też jest sukces. To, że twoje zdrowie, jest sukcesem. Nie to, czy przebiegniesz maraton. Nie, tylko to, czy przebiegniesz dwa kilometry, na przykład, czy pójdziesz na spacer na pół godziny, to może być Twoim sukcesem i to może z, poprawić Twoją jakość życia, a nie to, co jest Ci wmawiane. Więc z pewnością masz już jakieś zasoby, a ja właśnie o tych zasobach dzisiaj tobie troszkę poopowiadam, dzięki czemu zobaczysz, o, faktycznie mam to w sobie, albo powiesz kurczę, chciałabym nad tym popracować i poprawić jakość swojego życia i odnieść sukces w danej dziedzinie. Oprócz takiego typowego coachingu, będę się też opierać na tym, czego nauczyłam się podczas tego semestru na przedmiocie. Psychologia zdrowia. Psychologia zdrowia jest dziedziną psychologii, która mnie po prostu urzekła. To był mój ulubiony przedmiot w tym semestrze, i mimo że było mi czasami ciężko się uczyć, i po prostu mój baby brain e, mówił nie dość, i, i tak nic z tego nie kumasz, to były to myśli na tyle ciekawe, interesujące, że. Uczyłam się poprzez opowiadanie innym, bo często tak się właśnie dzieje, że jeżeli masz problem, żeby się czegoś nauczyć, to poopowiadaj, czy tam koledze, czy siostrze, czy mamie, poopowiadaj po prostu o tym i w ten sposób to ci się w głowie utrwali. A że to były właśnie myśli dla mnie bardzo interesujące, dzieliłam się z nimi z najbliższymi. No, i dzisiaj podzielę się z Tobą właśnie w kwestii zasobów, bo tak jak wspomniałam, sukces możemy też osiągnąć, jeśli chcemy poprawić zdrowie. I tak naprawdę te myśli dzisiejsze, te zasoby, one są uniwersalne. Więc tak jak wspominałam, weź to, co chcesz, ale chciałam podkreślić właśnie, że to nie chodzi o to, że ja jestem taka mądra, <laughs> tylko opieram dzisiejsze swoje myśli o to, co się nauczyłam podczas kursu coachingu. I opieram na psychologii zdrowia. Lecimy! Pierwszym takim zasobem jest często powtarzane przeze mnie poczucie własnej wartości, wysokie poczucie własnej wartości i odpowiednio wysoka samoocena. Bo nie może być zbyt wysokie poczucie własnej wartości, ale samoocena już może być zawyżona albo zaniżona. I tak, jak mówiłam, chcę, żeby dzisiaj było krótko, zwięźle i na temat, dlatego nie będę o każdym za sobie się nie wiadomo jak bardzo wysławiać, bo to są tak naprawdę tematy na inne odcinki i to odcinki, które naprawdę mogą być bardzo długie. Dlatego tak naprawdę dzisiaj skupię się na wymienieniu i jak możecie to pomóc w podniesieniu jakości życia i w odniesieniu sukcesu. Jestem warta tego, żeby być kochana. Jestem warta tego, żeby dobrze zarabiać, jestem warta tego, żeby godnie żyć, jestem warta tego, żeby zwiedzać świat. Moje ciało jest warte tego, żeby o nie zadbać. Wiem, że odpowiednim żywieniem i odpowiednio dobraną aktywnością fizyczną mogę zadbać o swoje ciało i chcę to robić, bo wiem, że na to zasługuję. Po prostu znam swoją wartość. I nie będę zadowalać się byle jakością. To tyle, jeśli chcę wspomnieć o poczuciu własnej wartości. Oczywiście, że zachęcam do tego, żeby zgłębić ten temat. Jeżeli uważasz, że ten zasób Ciebie jeszcze nie dotyczy, albo dotyczy bardzo mało, to zdecydowanie zachęcam, żeby zwiększyć swoją wiedzę na ten temat, żeby podnieść to poczucie własnej wartości. Może zastanowić się, dlaczego jest ono niskie. Natomiast jeśli chodzi o samoocenę, no to po prostu oceniamy swoje możliwości. I jeżeli ta sama ocena jest ciutkę zawyżona, to nic się nie dzieje. Lepiej, żeby była ciutkę zawyżona niż ciutkę zaniżona, bo wtedy właśnie będziemy się zadowalać tą byle jakością. No bo może i jestem warta swojej tej lepszej pracy, no ale z drugiej strony nie jestem wystarczająco dobra, żeby do niej iść. A jeżeli mamy troszeczkę zawierzoną tą samoocenę, ale mówię troszeczkę, no to wtedy mimo wszystko spróbujemy, nie? Co tam y, nie umiem, to się douczę, jakoś sobie dam radę. Takie pozytywne nastawienie. Natomiast, jeżeli ona jest zbyt wysoka, będziemy zbyt wysoko mierzyć, nam się nie uda, to wtedy nasza samoocena z tego wysokiego C poleci po prostu bardzo w dół. Dlatego tutaj. Samoświadomość jest najważniejsza. Oczywiście, że najfajniej mieć adekwatną samoocenę, ale nie do końca zawsze wiemy, co to jest adekwatna samoocena, i mamy tendencję do albo zaniżania, albo zawyżania. No, zaniżanie to już w ogóle nie jest za dobre. Nie lepiej popracować nad tą samooceną, bo no, będziemy się zadowalać, byle czym, byle związkiem, byle pracą, byle jak jedzeniem, Wybierzemy tego Netflixa zamiast pójścia na spacer, co nie jest oczywiście złe. Nie mówię, że Netflix jest zły, czy TikTok, czy, czy cokolwiek, ale jeżeli my nie poświęcamy powiedzmy tych 150 minut tygodniowo na aktywność fizyczną i po prostu przebimbamy to przed telewizorem czy przed TikTokiem, no to tutaj, czy ja na to zasługuję, czy moje ciało na to zasługuje? Także pierwszym zasobem, nad którym warto popracować, jest poczucie własnej wartości i odpowiednia, adekwatna samoocena. Jakiś czas temu nagrałam odcinek o tym, jak dbam o zdrowie i naturalnie dbam o swoją odporność, i podkreślałam tam rolę poczucia własnej skuteczności. I to jest klucz do osiągnięcia sukcesu, do poprawy jakości życia. Ja jestem kreatorem swojego życia. To ja decyduję, w jaki sposób będzie wyglądało moje życie w większości, bo oczywiście, że istnieje coś takiego jak okoliczności zewnętrzne, ale nawet jeśli te okoliczności zewnętrzne będą niekorzystne przez jakiś czas, bo to jest normalne i to jest dobre, bo to weryfikuje często nasze cele, my coś chcemy, nam to nie wychodzi, a potem widzimy, że to było błogosławieństwo, że Boże, dziękuję Ci za to, że mi się to nie udało. Sama wiem po sobie, ile ja po prostu miałam nieraz frustracji, bo coś chciałam, a mi się nie udawało, a potem uznałam, że kurczak, dobrze, że mi się to nie udało, bo to wcale nie było w zgodzie ze mną. Może było na tamten czas chwilowo, ale jednak siła wyższa wie lepiej, co jest dla nas dobre. Ale tak jak mówię, jesteśmy kreatorami swojego życia, mamy wolną wolę. Więc to nie jest tylko to, że to, co jest z zewnątrz że na nas działa i my nie możemy nic z tym zrobić, przynajmniej no ja tak wierzę. Ja siebie uważam za kreatorkę życia i tak naprawdę mogę tylko wykorzystywać te okoliczności zewnętrzne, nawet trudne, na przykład do rozwoju. Ale przez większość czasu mam poczucie własnej skuteczności. To ja jestem odpowiedzialna za swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. To ja jestem odpowiedzialna za swoje emocje, to ja jestem odpowiedzialna za to, gdzie pracuję, z kim tworzę związek, czy mam dziecko, czy tego dziecka nie mam, czy wybieram rozwój, czy wybieram macierzyństwo, czy łączę jedno i drugie, bo też się tak da. E, wiadomo, że wtedy każdy ma 24 godziny, więc trzeba to jakoś wtedy podzielić, ale to ja o tym decyduję. I co się składa na to poczucie własnej skuteczności? Chcę medytować. Medytuję 5 minut dziennie. Chcę zacząć biegać. Zakładam buty i idę biegać. 700 metrów, 500 metrów, 200 metrów. Ale założyłam buty i poszłam biegać. Udało mi się to. Przezwyciężyłam ten, tego leniuszka, który nawet butów nie chce założyć, tak? Co mam na myśli? Na poczucie własnej skuteczności. Składa się wykonywanie zadań. Te małe sukcesy. Nie chciało mi się, założyłam te buty, przebiegłam 100 metrów, wróciłam do domu, znam, że to nie dla mnie na dziś, że dzisiaj to 100 metrów to jest dla mnie po prostu ten maraton. Wiadomo, że zazwyczaj ktoś przebiegnie chociaż kilometr czy dwa, ale załóżmy, że nawet pozostanie to 100 metrów. Nie chciało mi się rano wstać, zrobić tej medytacji, ale wzięłam, usiadłam na poduszce i zrobiłam 5 minut. Hmm, jeżeli mi się to udało dzisiaj, to jutro może mi się uda zrobić 7 minut albo 5 minut medytacji, 5 minut rozciągania, już mam 10 minut fajnej praktyki. A jeżeli ja jestem taką osobą, która naprawdę lubi leżeć rano do 12, a wstałam o tej 9 nawet i zrobiłam to 5 minut medytacji, to może i trudniejsze cele uda mi się osiągnąć. Druga rzecz. To jest takie zdrowe porównywanie się do innych i powiesz, przecież ego się porównuje, tak? Mm, oczywiście, i tutaj gdzieś to zabieganie o sukces i tak dalej jest na poziomie ego, ale podkreśliłam zdrowe porównywanie się do innych. Czyli na przykład widzimy kogoś, kto osiągnął sukces, no i nie myślimy sobie, że o, jemu to się udało, on to miał szczęście, tylko gdzieś tam na przykład rozmawiamy z tą osobą, w jaki sposób doszła do tego sukcesu, który my też chcemy osiągnąć. I ona nam opowiada swoją drogę, ile porażek poniosła, ile pieniędzy zainwestowała, no nie fajnie zainwestowała, gdzieś się to nie opłaciło, wyrzucone pieniądze w błoto, ile straciła, jak to się odbiło na jej zdrowiu ale mimo wszystko doszła do tego momentu, gdzie osiągnęła sukces i poprawiła jakość swojego życia. I ty w tym momencie możesz sobie pomyśleć, okej, okay, to jej się nie udało, ale ja mam za zasoby do tego, żeby to mi się udało, więc tutaj sobie poradzę. Jeśli chodzi o to, jestem w podobnej sytuacji, ale jeżeli on sobie poradził, no to może ja też sobie poradzę. Więc takie porównywanie się swojej sytuacji do bardzo podobnej sytuacji kogoś inspirowanie się też może tobie pomóc. No i właśnie do poczucia własnej skuteczności. On sobie poradził, mimo że był w trudnej sytuacji, może nawet trudniejszej niż ja, to i może ja dam radę? Trzecia rzecz, która wpływa na poczucie własnej skuteczności i o której mówi psychologia zdrowia, to uwaga, afirmacje, czyli perswazja werbalna. Na przykład dam sobie radę, mam do tego zasoby, zachowuję spokój niezależnie od czynników zewnętrznych, wykorzystuję niekorzystne sytuacje do własnego rozwoju. I z tych afirmacji ludzie się śmieją, ale tak naprawdę my mówimy do siebie cały czas, bo czy ja powiem do siebie jestem beznadziejna i sobie nie poradzę, czy powiem jestem świetna, Mam zasoby, dam sobie radę, zachowuję spokój. No to tak naprawdę na tym poziomie neutralnym, co za różnica? I tak do siebie gadam i tak. To dlaczego nie zacząć do siebie mówić pozytywnie? O afirmacjach też mam w planach nagrać odcinek, ale oczywiście no, ze względu na mój stan nie chcę niczego obiecywać. Niemniej jednak, jeśli chcesz zwiększyć poczucie własnej skuteczności, mów do siebie dobrze i wyłapuj te myśli, które są złe, czyli właśnie takie, że nie dasz sobie rady, jesteś beznadziejna. Tak jak mówi terapia akt, zaśpiewaj sobie te myśli. Jestem beznadziejna, nie dam sobie rady. One tracą wtedy moc, ale całkowicie poważnie, bądź też właśnie z takim pozytywnym uśmiechem na ustach, ale już nie prześmiewczo, powiedz sobie, dam radę. W formie dokonanej osiągnęłam sukces, osiągnęłam wymarzoną sylwetkę, Mam świetny związek, potrafię się cudownie komunikować. Mam świetną pracę. Mam pracę, na jaką zasługuję. Mam zarobki, na jakie zasługuję. Zwiedzam świat, bo właśnie jestem tego warta. Poznam swoją wartość i świat czeka na mnie z otwartymi ramionami. No nie wiem, jak ty, ale jeśli ja mam wybrać mówienie do siebie źle albo mówienie do siebie dobrze, to zdecydowanie wybieram tę drugą opcję. Kolejna rzecz, która wpływa na poczucie własnej skuteczności, nie jest najłatwiejsza. Tutaj chodzi o to, żeby gdzieś tam delikatnie spróbować nauczyć się kontrolować stan pobudzenia naszego organizmu, bo kiedy jesteśmy za bardzo pobudzeni albo za mało pobudzeni, to niezbyt udaje nam się pewne rzeczy wykonać. Zarówno to zbyt wysokie pobudzenie, na przykład zbyt wysoka, to, co nazywamy motywacją, czyli to taka, taka wena, i w ogóle, że wszystko byśmy najchętniej zrobili, to kończy się tym, że nie robimy nic, no a znowu zbyt niskie pobudzenie, no to, no to brak w ogóle zero tej motywacji. Więc no jeżeli coś się pojawia poza naszą kontrolą, no to nauczyć się po prostu to obserwować i poczekać, aż znowu będziemy w stanie równowagi albo nauczyć się poprzez np. medytację kontrolować, nie kontrolować, obserwować te myśli i dać im po prostu przepłynąć, dać im uwagę, żeby po prostu wrócić do tego spokoju, bo kiedy jesteśmy spokojni, kiedy nie jesteśmy ani za mało pobudzeni, ani zbyt mocno, mocno pobudzeni, tylko w tym balansie, no to wtedy mamy najwyższe poczucie własnej skuteczności. Mamy taki trzeźwy umysł. Poza tym poczuciem własnej skuteczności, niezwykle ważny jest optymizm. I ja wiem, pomyślisz, że, o matko, afirmacje, teraz myśl pozytywnie. Co jeszcze? Zapal świeczkę i kadzidło i obróć się trzy razy na pięcie? Nie, ale naprawdę badania wykazują, że optymiści żyją dłużej, że odnoszą sukcesy. No właśnie dlatego, że mają odpowiednie podejście nawet do tych negatywnych sytuacji w swoim życiu. I o tym chyba najwięcej powiem, no bo o afirmacjach pozytywnych już powiedziałam, żeby po prostu mówić do siebie dobrze i miło i wspierać siebie, być dla siebie największym wsparciem, być dla siebie najlepszym przyjacielem. Więc chyba nie muszę tłumaczyć optymizmu. Ale skupię się na takim pozytywnym podejściu do trudnych doświadczeń. Tutaj w psychologii zdrowia miałam okazję zapoznać się z koncepcją Martina Seligmana, który to podzielił nasze interpretacje negatywnych doświadczeń życiowych w trzech wymiarach: stałości, zasięgu oraz personalizacji. No, wiem, terminologia tutaj psychologiczna, ale już mówię o co chodzi. Jeśli chodzi o stałość, to odsyłam cię do mojego ósmego odcinka podcastu. Dlaczego uważasz, że stało się coś złego? Przewiń sobie nawet na samą końcówkę. Tam jest refleksja, zaczyna się muzyczką, więc będziesz wiedzieć, że okej, okay, tutaj się zaczyna ta refleksja. Dosłownie, nie wiem, z dwie minuty odcinka ostatnie. I. No, nie chcę teraz robić spoilera, więc zrób sobie tutaj pauzę, jeśli nie słuchajesz tego odcinka i, i wróć za chwilę. A już zaczynam tłumaczyć. Tam na koniec tej refleksji mówiłam: Pamiętaj, że i to minie. Czyli stabilność, niestabilność. Jeżeli mam poczucie, że ta negatywna sytuacja jest stabilna, to znaczy, że to nigdy nie minie. Ja już zawsze będę się tak czuć. Ja już nigdy nie schudnę. Ja już nigdy nie zacznę biegać. Ja już nigdy nie będę w stanie stworzyć wartościowego związku. Już na zawsze jestem uwięziona w tej okropnej pracy. Ja już zawsze będę mieć takiego okropnego szefa i tak dalej. Jeżeli natomiast interpretujemy to jako niestabilne, no to. Chociaż jest nam ciężko, chociaż osiągnęliśmy dno, to powtarzamy sobie: Pamiętaj, że i to minie, że nic nie jest wieczne, szczęście nie jest wieczne i smutek nie jest wieczny. Zasięg może być ogólny i specyficzny. Dzisiaj zjadłam chipsy. To przekreśla całą moją dietę. Dzisiaj się źle czuję, dostałam okres i nie jestem w stanie pójść pobiegać. Bez sensu, stracę całą formę, mam życiówkę, po prostu stracę. Przez ostatni miesiąc zdobyłam bardzo mało klientów. To znaczy, że kończy się moja dobra pasa i już nigdy nie będzie tak dobrze jak było. Natomiast, jeżeli mamy podejście specyficzne, no to sobie powiemy, kurczę, zżarłam te chipsy, ale okej. Okay. Mam prawo, miałam na nie ochotę. To nic nie zmienia. Okej, okay, dostałam ten okres, nie poszłam pobiegać. Trudno, odpocznę, zrobię sobie jogę, albo po prostu włączę tego Netflixa i sprawię sobie przyjemność, przytulę siebie mocno i okażę sobie w samo współczucie, bo wiem, że jutro po prostu pójdę biegać. Um, nie zdobyłam w tym miesiącu za dużo klientów. No trudno, może jest taki okres, może po prostu ludzie teraz... Mają inne wydatki, inne zmartwienia i nie chcą wydawać pieniędzy na przyjemności, zależy, jaki biznes się prowadzi. Na przykład nie chcą wydawać pieniędzy na masaże czy na nie wiem, przedłużanie rzęs, bo akurat ym, no jest jakaś cięższa sytuacja, cięższy miesiąc, albo po prostu nie mają teraz czasu. To jest chwilowe. To nie wpłynie na moją karierę, to nie wpłynie na moją sylwetkę, to nie wpłynie na moją formę, bo to nie jest ogólne, tylko specyficzne. I personalizacja, czyli lokalizacja przyczyny, może być uwewnętrzniona albo uzewnętrzniona. Na to warto uważać, żeby nie było, że wszystko jest moją winą, czyli uwewnętrzniamy, albo nic nie jest moją winą, czyli to tylko okoliczności zewnętrzne. Tutaj jest no, na tyle, ile się uda, wymagany taki obiektywizm, że okej, okay, rzeczywiście to zależało ode mnie. Niemniej jednak jutro mogę to poprawić. Ale jeżeli będziemy cały czas mówić, że to moja wina, na przykład to moja wina, że nie mam tych klientek, a moje usługi są na najwyższym poziomie, no to nie weźmiemy pod uwagę, pod uwagę tego, że faktycznie może ktoś nie chcieć teraz, nie mieć pieniędzy, nie mieć czasu, tylko będziemy sobie po prostu dodawać, i, i potem będziemy mieć taką selektywną uwagę, że tych klientek przybędzie, ale będziemy to też ignorować, i cały czas będziemy sobie coś wyrzucać. Jako optymistka też dodam, że warto sobie zapisać może tę myśl. Ja akurat ją usłyszałam pierwszy raz czytając, um, słuchając audiobooka, sztuka odpuszczania, to, co się przytrafia, przytrafia się dla mnie, a nie przeciwko mnie. Że te trudne sytuacje, one są też tak dobre, no jak te przyjemne i czasami nawet ważniejsze niż te przyjemne, bo coś nas zmieniają, coś co już nigdy nie będzie tak samo. I to jest właśnie podejście optymisty, że okej, okay, trudne sytuacje są, były i będą. Ale ja mogę z nich wyciągnąć lekcję i mogę jeszcze na tym zyskać. Kolejna rzecz, która pomoże Ci w osiągnięciu sukcesu i polepszeniu jakości życia, to tak zwane przekonanie o sprawowaniu osobistej kontroli, czyli właśnie kreowanie swojego życia. I tutaj w psychologii zdrowia bardzo się podkreśla to, że najważniejsza jest taka umiarkowana wewnątrz sterowność, czyli ja mam do tyłu głowy, że nie na wszystko mam wpływ, ale mam wpływ na to, jak, jak na to zareaguję, jak zareaguję na te czynniki zewnętrzne. I wiesz, często, czy to osoby z rodziny, czy to klienci, czy nawet ja czasami, no my jako ludzie ogólnie mamy taką tendencję do zamartwiania się. No i wtedy fajnie się zastanowić, okej, okay, a jeśli zdarzy się najgorszy scenariusz, co wtedy zrobię? I to jest kontrola behawioralna. Jeżeli zdarzy się A, to ja wtedy zrobię B, a jeżeli się zdarzy C, to ja wtedy zrobię D i sobie poradzę. W książce Poród Naturalnym wydawnictwa Natuli bardzo mi się podobało to takie ćwiczenie, żeby wypisać sobie ile chcemy karteczek, jak chcemy, żeby przebiegał nasz poród. I potem Wyciągamy jedną karteczkę i tam na przykład jest ochrona krocza. I ja bez tej ochrony krocza muszę ułożyć swój poród z tamtych karteczek i zastanowić się, co jeśli na przykład zostanę nacięta albo, pęk albo pękne. I to jest bardzo niekomfortowe, bo hello, ale ja chcę, żeby tak przebiegło, jak ja sobie tego życzę, prawda? Ale nie zawsze tak jest. I w momencie, kiedy ja sobie robiłam to ćwiczenie, no to oswajałam się z tą myślą, że okej, okay, to może pójść nie tak, to może pójść nie tak, ale wtedy ja, wtedy zrobię to, wtedy zachowam się tak. Oczywiście, że nie da się wszystkiego przewidzieć, że ja się tak zachowam, bo ja sobie teraz tak myślę, tak, siedząc w pokoju, a nie rozedrygana na portówce. Ale właśnie o to chodzi, że jeżeli mamy jakiś scenariusz, nie wiem, budujemy swój biznes. Warto sobie wypisać rzeczy, które chcielibyśmy osiągnąć, i potem odkładać sobie pewne karteczki. Albo, nie wiem, zapisać sobie na kartce i przykrywać sobie inną kartką jakieś zdanie. W kontekście dbania o zdrowie to na przykład, że będę chodzić cztery razy w tygodniu na siłownię, ale jeżeli mi coś wypadnie, to wtedy zrobię to i to. Nadal mam kontrolę nad niekontrolowanym. Bo wiadomo, że zawsze może się coś wydarzyć. Oprócz tej kontroli behawioralnej jest też coś takiego jak kontrola poznawcza, czyli kontroluje swoje myśli, kontroluje swoje interpretacje przede wszystkim. Czyli na przykład coś nie pójdzie po mojej myśli, ale wtedy uznam, że okej, okay, widocznie tak miało być, nic złego się nie wydarzyło, a korzyści z tej sytuacji są takie i takie. Więc w tym momencie, Mimo tego, że rzeczywiście okoliczności zewnętrzne mają na ciebie wpływ, nadal możesz być tym kreatorem. Kolejny zasób to asertywność. Asertywność, czyli takie podejście: ja i moje potrzeby są ważne, ty i twoje potrzeby są ważne. Więc to nie jest tak, że myślimy tylko o sobie, jesteśmy egoistami i stawiamy granice, i nikogo do siebie nie dopuszczamy. Tak jak niektórzy myślą, że albo jesteś pasywny, albo jesteś agresywny. No właśnie nie. Asertywność to jest ta równowaga, jak tutaj właśnie miałam podczas studiów wytłumaczone. Jest to zachowanie, w którym człowiek otwarcie, bezpośrednio, stanowczo, bez lęku. Posiadając kontrolę nad własnym zachowaniem, wyraża swoje uczucia, postawy, opinie, życzenia lub prawa osobiste, respektując jednocześnie prawa drugiego człowieka, na przykład do odmienności opinii. Czyli jeżeli my stawiamy granicę, to nie może być tak, że my będziemy oczekiwać akceptacji od drugiej osoby, zrozumienia od drugiej osoby. Taka osoba może się na nas obrazić, ona ma do tego prawo, ona ma. Prawo do odmienności opinii. Niemniej jednak ja też będę wspominała to prawdopodobnie już za tydzień o, o tym, jakie ważne jest wsparcie społeczne, więc ta asertywność jest bardzo ważna, bo jeżeli my będziemy osoby mieć przy sobie, które będą ciągły, ciągnęły nas w dół, które będą mówiły właśnie nie dasz sobie rady, to ja pracuję nad tym, żeby mówić do siebie dobrze, a ty mi ucinasz skrzydła, mi się to nie podoba. No i ta osoba może powiedzieć: Tobie już nic nie można powiedzieć i, i się obrazi. No, i czasami lepiej, jak ta osoba się obrazi. Niemniej jednak pamiętajmy, że zachowanie asertywne jest przepełnione szacunkiem. Jest stanowcze i czasami niektórzy tą stanowczość źle odbierają, bo odbierają to jako agresję, a wcale tak nie jest, bo ty po prostu mówisz bez lęku. Nie boisz się, że ta osoba się obrazi, bo wiesz, że jesteś ważna dla siebie i wiesz, że ty byś zrobiła to samo na, na miejscu tej osoby, że ty byś respektowała jej zdanie, nawet jeżeli byś do końca się z tym nie zgadzała. Dlatego asertywność jest ogromnym zasobem. Jeżeli masz to w sobie, to gratulacje, super, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że asertywność nie jest cechą, z którą się rodzimy jest cechą nabytą, którą uczymy się w trakcie rozwoju, w trakcie wychowania już od dzieciństwa. Dlatego tak zwraca się uwagę na to, że dzieci często są asertywne wobec własnych rodziców, co rodzicom się nie podoba, no ale z drugiej strony dziecko też wyraża swoje zdanie, i jest duża szansa, że skoro czuje się bezpiecznie w domu i tutaj nauczy się w tym bezpiecznym środowisku wyrażać swoje zdanie to w momencie, kiedy nawet może być narażone na wyśmianie, ono i tak będzie bronić swojego zdania w sposób nacechowany szacunkiem. A nie na przykład będzie się podporządkowywać innym za bardzo, kolegom na przykład, albo z drugiej strony będzie wyrażać swoje zdanie krzykiem, żeby zostać tylko zauważonym. Więc na asertywność nigdy nie jest za późno, jak to właśnie się uczyłam teraz na tym roku. W każdej chwili możemy ją rozwijać. Nie wyczerpałam tematu, nawet nie opowiedziałam o wszystkich zasobach osobistych, ale robię to celowo. Odcinek wyszedł ponad pół godziny, więc jest co słuchać. Bardzo bym chciała, żebyś wyniósł, wyniosła jak najwięcej z tego odcinka. Dlatego właśnie to dzielę, bo okej, okay, ja mogłabym nagrać no godzina, półtorej, by spokojnie wyszła, jeśli bym omówiła wszystko. Mogłabym też, nie wiadomo jak się rozwodzić nad każdym zasobem. Ale ja chcę, żeby ten odcinek był dla ciebie takim odcinkiem, do którego ty będziesz wracać. Który pomoże Ci właśnie zbudować, czy poczucie własnej wartości, czy asertywność, czy poczucie własnej skuteczności, i tak dalej. Pomoże Ci w tym, żeby poprawić faktycznie jakość swojego życia stopniowo, żebyś mogła sobie wypisać może pewne rzeczy, nad którymi chcesz popracować, nad którymi uważasz, że warto się pochylić. Więc lepiej, żeby ten odcinek powstał w częściach, niż miałoby Cię wystraszyć to, że jest o półtorej godziny, a ja mam dzisiaj tylko pół godziny, żeby wysłuchać. I poza tym może być tak, że na przykład z tego odcinka mm, będziesz miała wszystkie zasoby, <grych> a z następnego odcinka się okaże, że masz na przykład tylko dwa. No i po co masz teraz odsłuchiwać cały odcinek pierwszy, skoro możesz sobie wrócić tylko do drugiego odcinka i zrobić sobie notatki takie dla siebie. Co potrzebuję, żeby ten zasób mieć? Ok, jak zawsze proszę o feedback, jest to dla mnie bardzo ważne. Ty jesteś dla mnie ważny, ważna, ważne jest dla mnie Twoje zdanie. Może podzielisz się jakimiś tipami. W jaki sposób udało Ci się na przykład osiągnąć asertywność, może byłaś osobą, która miała podejście pesymistyczne, która traktowała wszystkie porażki jako porażki, a nie jako wyzwania lub lekcje, ale coś się tam odblokowało w tobie, że teraz każda porażka jest szansą na rozwój. Jakiekolwiek myśli Ci przychodzą do głowy, koniecznie napisz albo do mnie prywatnie, albo napisz w komentarzu na YouTubie, żeby też inni słuchacze mogli się zainspirować. Słyszymy się za tydzień w drugiej części, gdzie na pewno jeszcze poruszę ważne zasoby osobiste i myślę, że uda mi się też od razu społeczne, ale jeżeli nie, to ok, podzielimy to na trzy części. Wszystko po to, żebyś mógł mogła sobie jak najlepiej przyswoić tę wiedzę z dziedziny psychologii zdrowia i coachingu. Życzę ci oczywiście wszystkiego co najlepsze, ale tak tematycznie życzę ci, a właściwie to chciałabym żebyś tak szczerze przeanalizował, przeanalizowała sobie te zasoby, przeanalizował, przeanalizowała swoje życie i zauważyła, że niezależnie jakim procencie masz je w sobie i powiedziała do siebie, czy powiedział do siebie, świetna robota, jestem z siebie dumny, jestem z siebie dumna, czuję wdzięczność. Mocno Cię przytulam, słyszymy się za tydzień. Cześć. Dzięki za Twój czas. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się ze mną swoimi wrażeniami. Nie zapomnij także o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji kanału i zaobserwowaniu mnie na Instagramie, aby nie przegapić treści, które wrzucam. Dzięki za dziś. Cześć.